Cześć, siemandero, z tej strony wita was Ryoko. Witam w kolejnym odcinku przygód dzielnego Sama Bee na wyspie Banoja. Oczywiście dzisiaj ruszymy z wątkiem głównym. Jest to 20 odcinek poświęcony tej grze, a misja nazywa się Dziki Szał. Porozmawialiśmy z Simonem, ja na niego mówię Simonem. I teraz musimy iść na parking hotelowy. Jak wiecie, parking hotelowy jest dość daleko. Ten nasz Simon to jest ten typ z tatuażem na mordzie niczym Tyson. Dobra, przeszperamy mu tutaj. Szybka podróż? Nie, no lepiej z buta, nie? Kurde. Szybką podróż to jedynie co w Skyrimie mogę sobie robić, ale nie, no w detalu to sobie tego nie odpuszczę. Tyle tutaj jest głów zombie do... Już nie będę przeklinał. Dobra, to rozpierdolenia. Dzisiaj na moim... Na mojej stronie na Facebooku, na moim fanpage'u wrzuciłem grę, klucz do gry na Steamie, więc jeżeli jeszcze nikt tego nie hapnął dla siebie, możecie być pierwszymi osobami, to jest jeden klucz, więc zawsze warto mieć jedną darmową grę więcej. Nawet to jakby była gra za, nie wiem, złotówkę czy 2 złote, warto na przykład... Ja każdą taką biorę. Dobra, nie dżyryja. O, tutaj mamy grupę wycieczkowiczów. Babka z okresem się wkurwiła. Drze po nas pizdę. Tu mamy śpiocha. Ci zabłąkani nie wiedzą co się dzieje. Ten w ogóle prowadzi samotne życie. Tunelowi rabusie. Kurde, chyba im zacznę wszystkim nazwy wymieniać. Dobra. Jesteśmy w tym hotelu. Mam iść na parking. Ale... Parking chyba jest... No właśnie... Nie ma go tutaj. Muszę tyrać z buta. Kurwa, nie, że to takie paskudne, to jeszcze takie wychudzone. Dobra, Lafirinda jedna nie żyje. Z tymi się tu jeszcze pomęczymy. O! Chodź tu, chodź, a nie pierdol mi. Podejdźcie, szybciej! Kurwa, nie trafiłem. Spierdalać paskudy. Nie mam szału. Bez kitu, nie mam szału. A kurde, nie chcę pić. Totalny demolker lekko zrobiliśmy. Dobra, kasa. Tutaj też mam... Plecak. Kupiłem sobie wczoraj w ogóle grę. Przeceniona na mówę. Za 19,90. Pewnie kojarzycie tytuł Resident Evil. Każdy gracz na pewno kojarzy dobrze ten tytuł. Cześć, przystojniaku.
Każdy dostał kulkę w mordę. Ej, nie, nie, nie za dużo ich tu. A ja szału nie mam. Masakra, mi się w ogóle sierp kończy, nie? O, no to kurde. Mistrz tańca wraca. Chyba nie ma tu nigdzie butli z gazem. Leż, ty gnij do paru wojowana. Dobra. Przejdę bokiem. Nie ma tu nigdzie, kurde, butli z gazem, no. Czemu w hotelach nie ma nigdy butli z gazem? Musi tu gdzieś być, no. Goddammit. Może mnie przerywać. Smacznego życzy firma hotelowa. Dobra, weźmiemy coś lepszego. No i to mi się podoba. Prosto w kasztany. Musiało boleć. Szczerze, to tutaj nigdy się nie zapuszczałem w te rejony. A nie, byłem tu jednak, byłem. Jep, po czapie jeszcze dostał. Mogłem tu nie przechodzić. I po główce. Dobra, kolejny leży, ale butla mi jest potrzebna. O! Klucze do domku 14. Odcięcie! Jeszcze ktoś? Dawać ludzie do odciny. Klej. Kto wozi klej, kurwa, na wakacje? Ja pierdolę. Banda ćpunów na tą wyspę przyjeżdża, widzę. Same rasta! Się nie dziwię, że takie kurde rzeczy się dzieją. Nie wiem, co tam pierdolisz, Sambi. Ale normalnie eksploracja musi być. Spyska ci jebie! Człowieku, zęby umyj! Slow motion. O, dłoń mu obciąłem. Ej, ale ja w ogóle się tak zapędzam, nie? I kurde, uciekam od tego, co mam zrobić. Ja butli gazowej tylko szukałem. Ale nie jest wyjaśnione, co muszę zrobić na tym parkingu hotelowym.
O, patrzcie. Francja, Niemcy, Francja, Niemcy. A Polska, kaj? Polski nie zapraszacie? Skurwa ciule, nie? Nie chcą naszych, kurde. O, to pewnie ten. Ta rzeź była, bo Polacy się wkurwili, przyjechali, zrobili rozpierdol i... Teraz takie szkara dochodzą. Bane hopy. Dobra, dawaj kasę, szwabie. Na chuj wstajesz. To jest normalnie element zaskoczenia. Jak w tym, w Outlastie. Dobra. Ciarachy leżą. Cała grupka. A standardowo tubylcy. Bez manier. Z tymi dwoma pedałami trzeba się rozprawić. Dobra, ten tańczy. Ty kurwa pizdo. Dwóch jednym ciosem, no kademyt. Dobra, są tu jakieś takie dopalacze w postaci energy drinka? No ni chuja, jak są potrzebne, to ich nie ma. Co się spinacie, pedały? Kurwa. Użyłbym szału, ale mi trochę szkoda. A napinator żryje jak Tarzan, kurwa. Ty machasz. Chociaż jednego jebać. Dobra, jeden leży. Taranowania nigdy dość. Ja coś tam dostałem. Czekajcie, zobaczymy sobie. Dodatki. Osiągnięcia wyzwania. To nie tutaj. Osiągnięcia. Tutaj też nie? Nie, to musi być w wyzwaniach. Zmiażdż głowy. Wyważanie drzwi. Otwórz jeszcze 1000 pojemników. Zabij jeszcze 2500 szwendaczy. Znajdź wszystkie kolekcjonerskie przedmioty w grze. Aha, to odblokowałem. Kolejną tą. Staranuj jeszcze 100 wrogów. To jest poziom drugi z 4. Dobra, więc to było to. Okej, teraz... Aha, karta hotelowa dostępu. O, mam teraz tu iść. To jest dalej w dzikim szale, bo jak nie, to tego nie robimy, nie? Oczywiście. O. Przeszukaj domek hotelowy numer 14, więc wiem, jaki będzie następny. Udaliśmy do hotelu. Dobra, jesteśmy na hotelowym parkingu, dobra. Znajdź drogę na parking hotelowy. To co, idziemy? Boicie się? Ta muzyczka. Wow. A się to szkło rozsypało i no, nawet nie ma śladu, nie? Nie wiem, z czego oni to robią. Dobra, tu jakbyśmy się znajdowali na samym początku. W tym hotelu znaleźliśmy się na samym... O, batonik. Pierdalamy sobie batonika.
Teraz obud już słyszymy. Ohohoho, kurde, ludzie. Wy jakbyście tu byli pewnie, nie? To wszystko jest opędzlowane. W Trimiga. Ja sobie tu lepiej latarkę włączę. Gondolim. Znat. Ej, to jest po polsku. Kurde. Dobra, 7 ko... O, ale butla. Ale idzie. Aby mnie tutaj teraz żule z... Kurde. Zjebali. Kurde, słyszycie te dźwięki? Wow, ja nie wiem, czy ja mam tam iść. Dobra. Tam jest zombie. Ja tam nie idę. No tam jest zombie. Pozwiedzamy sobie tu jeszcze, ale tutaj tak naprawdę nic nie ma. Dobra. Tu też nic nie ma. Latarka mi pada. Nie widziała mnie. Powiedzcie, że mnie nie widziała. Żyś niewiniątek. Dobra, naładuje mi się tylko latarka i... Już będziecie wszystko widzieć. Ale te dźwięki mnie przerażają. Wow! A może lepiej nie chcę widzieć twojej paskudnej mordy? Tak chyba było lepiej. Tam się coś dzieje. Dobra. Włączamy latareczkę, naładowana. Muzyka coraz gorsza, kurde. Let's open this up. Ej, ja chcę taką, kurde, z Adidasa figurkę. Jakieś gazetki, nie gazetki, kurde. Kasa, to przede wszystkim, nie? O, podziwiajcie dzieła sztuki, panowie. O. Jednak się coś da rozwalić. A piłeczki? A... Nie no! Figurkę możemy strzaskać, nie? Ale piłkę to już, no, nichuja. Nie możemy jej przebić. Dobra, jakieś biuro, to pewnie biuro informacji. A mi się odbija po obiedzie, przepraszam. Poszperamy tu sobie jeszcze. Dobra, doszliśmy do baru. A myślałem, że tu ktoś leży. O, no widzimy, ten koleś to normalnie aż się stołuje tu chyba codziennie. Patrzcie, jakie przysmaki je. A, stoi. O kurwa, ale ono ma oczy. Normalnie pięknie. O, owoce. Batonik. Ekstra batonik, przepraszam was. O kurde, alkohol. Skąd on się wziął?
Przepraszam, a ja się pytam, skąd on się wziął. Wow. To był dopiero element zaskoczenia. To są chyba kible, nie? O! Kim ty jesteś, frajerze? Unfortunately, this is as far as you go. The security system has locked the doors. Now, I can still help you get through to the parking lot. But first you gotta promise me something. My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Nie, serio, teraz mam jakiegoś typa szukać. Kuźwa. Mogę tędy przejść. Chyba muszę. Dowód tożsamości. Hu hu hu, robi się ciekawie. Ale to jest kuchnia, tak? Więc tutaj powinny być kanistry. Tylko trzeba go znaleźć. Ta lokacja zapowiada się dość interesująco. A tam jest ich jeszcze pełno. Tam pierdolisz. Powalczę sobie z nimi. Nie przyszedłem tędy? Wow. To mi się podoba. Leż, nie wstawaj. O, dowód tożsamości. Tu nic takiego nie ma. Co, pozwiedzać sobie chyba mogę, nie? Przejdę tędy. Wiecie co? Pora się zabawić. Zabawa. Woo! Ty paskudo! Huu! A jak tu powyżynałem? Kto to jeszcze stoi? Ty cwaniaku! Pożegnaj się z tą ręką.
Ale taran poszedł. Mogą ich wszystkich tak staranować. Oryginalny szampan. Sok cytrynowy. O, batonika sobie zjem z chęcią. Ten filmik chyba dość dłuższy będzie. O kurwa. Łażym się najebał. Okej, spoko, wszystko fajnie, picobello, pięknie, ale tutaj teraz nic nie widać. Dobra, spierdalaj, spierdalaj. Idziemy tędy. O, trzeźwieje już powoli. Wszędzie ciemno, ludzie. Ja się tej gry nie boję. Przyszedłem z kilka razy, ale te elementy zaskoczenia naprawdę, no one tak wciągają. Tam teraz będziemy szli. No to patrzcie, zobaczymy, kto spenia. I co? Upierdolę ci tą nogę, kurwa. No super. Taki cwany? Kolejny? Pecie, jakie cwaniaki, nie? Nie wiem, czy to przede mną, czy za mną. Batoniu, może sobie naprawimy lepiej rzeczy, co? Dobra, mamy naprawione. Ale padłem. Ho, ho, ho. Ale wybiłem ich tam dużo. Siep do wody bez głowy. A nie, z głową. Daj ci pomogę wyjść. Łap się. No. Czemu nie łapiesz? Łap. Dobra. Nie chcesz pomocy? To nie. Ej, ale fajnie łóżka. Też tak chcę. Ej, ja chcę mieć taki pokój, nie? Gdzie mi spierdalasz? Pyk, jeb do wody. Ostre cięcie. Skakuj. Do kąpieli. Dzień dobry panu. No dobra, oczywiście w takich grach przeszkadzam w konsumowaniu posiłku. A ona jeszcze żyła. Znaczy nie żyła. Tak jakby żyła, ale jednak nie żyła. Dobra, mniejsza z tym. O fuj. Temu hotelowi no, nie dałbym więcej niż pół gwiazdki. Przeszkadzam w robieniu siusiu. O, czuję ręka. Można się podetrzeć. Maybe there's something in here.
Dobra. Szatnia. Nie. To jest styl pijanego mistrza. Idziemy, ale iść prosto, no. Kurde, żeś się najebał. Tam jesteś, cioto. Czemu szybko? O, ale już mi dostał, o ja pierdolę. Dobra, chodź tu, pizdo. Po schodach. Szybko po schodach. Dzisiaj drugi raz padłem, no. O, czy u was też tak gorąco? Chodź tu, panusiu. Leżeć! Kurde, ile ja tutaj dzisiaj kasy stracę. Na szczęście to tylko gra. Dobra, po schodach szybko, dobra. Dobra, szybko. Którędy mam iść? Aha, przez drzwi. Ale one są do wyważenia. Skąd oni się biorą, mi powiedzcie? Gini, szmatławcu. Wyważymy sobie drzwi. A w ogóle po co mam iść na ten parking hotelowy? To w sumie też nie wiem. Znowu przez biura wchodzimy. Dobra, mam cię. Jeszcze po morfinę trzeba iść. Dobrze, że to jest blisko. Chodźcie tu w pedały. Ale biją mocno. Tamten bez głowy leży w ogóle. Serio? No kurwa. A, chciał mnie już dorwać. Cwaniaki jebany, kurwa. To jest pomaniec! Ha, głowa mu eksplodowała. Tego też w tej grze nie widziałem. Dobry panie doktor, ja tutaj na specjalistyczne cięcie... O, flary masz? No dawaj. Dobra. Bierzemy morfinę, co tu jest? Pacjent w ciężkim stanie. Nie ma tutaj chlania. Przeszukam jeszcze to wszystko.
dużo lepiej. O! Ja chciałem, tylko chciałem mu się przyjrzeć. Mamo! Kurwa, taki duży mamy wołanie. Dobra, teraz idziemy. Przed chwilą byliśmy tu, teraz idziemy tu. Jak widzicie, w tej grze mamy samych mistrzów tańca i wybuchają im głowy. Leżeć! Leć! Ten nie żyje. Nie chcę spaść. Odcięta głowa. I na chuj tak szarżowałaś? O, blue screen. Weźmiemy sobie ekstra batonika. Zaczyna się coś dziać. O, idziemy do baru. Podejdźmy sobie. Dobry, ja tego batonika i tego. Ale fajne zdjęcie w ogóle. Nigdy takiego nie widziałem. Chyba twórcy gry umieścili tutaj swoją rodzinę. Szarża husaria, no to co podać? Co panom podać? Tutaj mamy specjalne cięcie. Chirurgiczna precyzja. Dewastacja czaszki. Obcinanie kończyn. Oryginalny szampan. No kurde, sam oryginały. Chyba coś na dworze mi jebło. O kurde. Serwerownia. To fajnie wygląda. Przydal. To będzie wszystko. O, to sobie mogę naprawić rzeczy. Wow, tutaj mają pisko. Listen, the hotel security system is fried. Some of the security cams are deactivated, and some of the key corridors have been blocked, including the one to the parking garage. Needs to be rebooted. Luckily, you can reset it manually in a server room. Rebooting it isn't difficult, but it does take some time. Dobra. Dostań się do serwerowni. Oczywiście nie ma nic ciekawego. Ble, ble, ble. Oby serwerownia była tutaj. Dobra. Pyk. A to jest święta, ja myślałem, że to jest bir.
A, tu jest wir. I mamy tani spłamaniec. Wow! Ale w pysk dostałem. Mogłem go najpierw zabić. Tu ich trochę jest. Paskudy. To lubię. Dobra, tu mamy jeden system. I tu gdzieś jest kolejny. A w ogóle zobaczę, czy się nagrywa. Dobra, nagrywa się pięknie wszystko. You bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked, and a large part of the system is up and running again. I'm just worried about. Dobra. Co? Kuźwa? Znajdź ciężarówkę. Wow. Grubo. Ej, 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 tu była broń. Dajcie mi broń. To jest taki hektar, by to wtyrał. A, po schodach. Nie wiem, mam iść tędy? No dobra, jesteśmy na parkingu. I niestety dostaliśmy. Ale mamy ciężarówkę. Leżeć, szmato. Mamy to, po co tu przyszliśmy. I chyba będzie fajna cutscenka, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. No i czy oczywiście będziemy musieli teraz chyba nią wrócić. O, helikopter nawet tam był. Po co się tak sapiecie? Dobra, wracamy do ciężarówki. I mamy dojechać bezpiecznie na miejsce. Oczywiście teraz będziemy wozić się taką bryką, nie?
Wow, 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 wow. Aż trzeba wycofać. Wolę jechać drogą. Trudniej się tym szczerze kieruje. Ale jesteśmy już prawie na miejscu. Te samochody to jednak jest wyzwanie. Mam opuścić pojazd. I jeszcze mam pogadać z Simonem. Dobra, dobra robota. No i diament odbieramy. Dobra, posłuchamy jeszcze jego pierdolenia. Dobra, bierzemy, nie? Przeszukać wrak helikoptera. To będzie następna misja. Ale jeszcze przeszukać ten domek hotelowy numer 14, więc to też będzie jakieś tam wyzwanie. O, elektro. Ale dobrze, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Ten odcinek był bardzo długi, dlatego tak bardzo mi się podobał. Działo się. Jeszcze sobie pójdę naprawić rzeczy i w tym czasie będę jeszcze wam opowiem parę rzeczy. Jeżeli chcecie wspierać mnie w tym, co robię, zapraszam na mojego Patronite'a, zarówno zapraszam was na mojego fanpage'a na Facebooku, zarówno jak i na Twitterze pod nazwą Ryoko Life. Na Patronite'cie macie tą samą nazwę, więc zachęcam. Jak mówiłem na początku odcinka, dzisiaj darmowy klucz wrzuciłem i pierwsza, jedyna osoba, która go sobie już wyłapała, ma darmową grę ode mnie, więc tyle z mojej strony. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dzisiaj to już koniec. Zapraszam do kolejnych odcinków i trzymajcie się. Cześć.